Witam Was bardzo serdecznie w sobotę trzeciego tygodnia Wielkiego Postu i zapraszam do wspólnej modlitwy z słowem zawartym w dzisiejszej liturgii. Rozwinie opis tego filmu, by śledzić tekst słowa albo czytać go na głos razem ze mną. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po 2 dniach przywróci nam życie, a dnia 3 nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy. Dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Z psalmu 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem, Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, dary i całopalenia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. 2 ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Zapraszam do modlitwy spontanicznej na bazie dzisiejszych czytań. Panie, który przez proroka Ozeasza wyznajesz: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń, uwielbiamy Cię. Bądź uwielbiony, Boże. W tej ufności, że Pan nas zranił, On też uleczy, On pobił, On rany przewiąże, uwielbiamy Cię, Boże, wołamy: bądź uwielbiony, Panie. W tej zapowiedzi, że po 2 dniach przywróci nam życie, a dnia 3 nas dźwignie. I w tej aluzji, w tym nawiązaniu do zmartwychwstania, do tych 3 dni, uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: bądź uwielbiony, Panie. W tym, że Ty, Boże, cieszysz się najbardziej ze skruszonego serca, a niekoniecznie z ofiar. Bądź uwielbiony, Panie. W tym wezwaniu do pokory. Kto bowiem się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. I w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku. Bądź uwielbiony, Panie. W tym, że Ty, Panie, troszczysz się o naszą pokorę, o to, abyśmy odsunęli od siebie pychę, abyśmy nie myśleli więcej o sobie niż po prostu, niż jesteśmy, kim jesteśmy. Bądź uwielbiony, Panie. Panie, bądź uwielbiony również we sercach tych osób, które mają problem z takim uporaniem się z własnym ego. Bądź uwielbiony i przemieniaj ich serca, aby nade wszystko kierowali się miłością do drugiego człowieka. Bądź uwielbiony, Panie. Zapraszam do chwili refleksji. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary.
przemyślmy to zdanie. Zapraszam do chwili ciszy. Bardzo trudno jest w życiu zauważyć w sobie, że mam problem z własnym ego. I zauważenie w sobie pychy jest bardziej wymagające, aniżeli na przykład jakieś postanowienie wielkopostne i odmówienie sobie jakiejś przyjemności. Prośmy dzisiaj wzajemnie za siebie Ducha Świętego, abyśmy potrafili przejść ponad tym, co jest trudne, i zauważyli w sobie właśnie pielęgnowanie tej miłości własnej, i abyśmy tą siłę i ten wysiłek, który wkładamy w pielęgnowanie tej miłości własnej, przełożyli na dawanie siebie braciom. Duchu Święty, przemieniaj nasze serca, aby były czyste i pokorne, abyśmy nie chcieli jakoś przekupić Ciebie przez nadmiar jakichś ofiar i postanowień, ale byśmy dbali o to, by być dla drugiej osoby, by dzielić się miłością, a nie tylko nie karmić właśnie naszej miłości, naszej dumy, naszej pychy. Usuwaj z nas wszystko to, co powoduje, że jesteśmy jak najbardziej skupieni na sobie. I skup naszą uwagę na Ciebie, Duchu Święty, i na potrzeby drugiego człowieka, byśmy kochali do końca, tak jak Jezus dał nam wzór tej miłości, do końca ich umiłował. Przyjdź, Duchu Święty, i działaj z całą mocą w nas. Zmieniaj nasze ego na miłość otwartą do drugiego człowieka. Amen. I dzisiaj zapraszam do tego, by modlić się właśnie tym fragmentem z Ozeasza: miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Z tym słowem dzisiaj zostawiam Was i siebie. Dobrego, błogosławionego sobotniego dnia.